Maciej Pawich. Maciej Pawich. Proszę Państwa, na dobry początek wysłuchaliśmy wariacji fortepianowych Antoniego Stolpe w wykonaniu pana profesora Macieja Pawicha. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. W czasie dzisiejszego koncertu usłyszą Państwo utwory kompozytorów związanych z Puławami. To jest Wincentego Lesla, Franciszka Leska, Antoniego Stolpe, a także Salomei Paris oraz Marii Szymanowskiej, kompozytorek należących do kręgu twórców Dworu Czartoryskich, współtwórczyń muzyki do śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza. My zaś, to znaczy Henryk Czech i Ryszard Stępień, mamy Państwa przyjemność zaprosić w małą podróż po naszej historii, jako że w tym roku obchodzimy 1050-lecie chrztu Polski i naszej państwowości, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkiego, co mogło bądź co działo się na pewno w Puławach lub w okolicach. A zatem, Henryku, proszę Cię bardzo, bądź uprzejmy, zająć miejsce. Dziękuję. Proszę Państwa, nie jest naszym celem przedstawianie wielkiego wykładu, bardzo uczonego wykładu. Chcemy tylko zasygnalizować pewne fakty z bogatej historii naszego miasta i okolic, pozostawiając Państwu możliwość ich uzupełnienia już we własnym zakresie. Postaramy się Państwu przedstawić fakty mniej znane, dokumentując je szczególnie w odniesieniu do okresów bliższych naszej współczesności, dostępnymi nam cytatami pochodzącymi z gazet, pism, twórczości literackiej, z którymi nie mamy do czynienia na co dzień. Dzieje naszej państwowości zwykliśmy łączyć z wiekopomnym wydarzeniem, jakim było przyjęcie Chrztu Świętego przez Mieszka I w roku 966. Chrztu przyjętego także przez drużynę jego wojowników. Wydarzenie to uznawane jest za chrzest całego narodu i jednocześnie za początek naszej państwowości. Warto wszakże zauważyć, że nie oznacza to końca z kultem pogaństwa. Długo jeszcze bowiem plemiona naszych przodków zamieszkujące puszcze i lasy oddawały cześć pogańskim bożkom. Nie inaczej też było na naszym terenie, gdzie od wieków zamieszkiwali łowcy dzikich zwierząt, zakładający swoje okresowe obozowiska w miejscach dla nich dogodnych z punktu widzenia stosowanych prostych form łowiectwa. Były to miejsca najczęściej położone w pobliżu rzek, tak jakby chociażby nasza okolica, gdzie wobec sąsiedztwa potężnych puszcz i lasów istniało wielkie prawdopodobieństwo spotkania dzikiej zwierzyny, której pozyskiwanie dawało możliwość zapewnienia sobie pożywienia, a także wykorzystania skór w swoim życiu codziennym oraz kości do wykonywania prostych narzędzi użytkowych. Fakty te dokumentują stanowiska archeologiczne, gdzie odnaleziono ślady pobytu człowieka w postaci palenisk, prostych form ukrycia, schronienia, kości upolowanych zwierząt, czy też prymitywne przedmioty i oręż, jakim posługiwali się na co dzień. Zechciecie Państwo zauważyć, że najstarsze ślady pobytu człowieka w najbliższym nam terenie znaleziono w ostatnich latach XIX wieku na terenie obecnej Góry Puławskiej. Odkrycia tego obozowiska dokonał bibliotekarz Puławskiego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa Mikołaj Józefowicz Krzysztofowicz, a wyniki swoich badań opublikował w zapiskach Nowoaleksandryjskiego Instytuta w roku 1896. Z tychże materiałów wynika, że w okresie paleolitu zamieszkiwali tu przedstawiciele kultury orniackiej, a znaleźliska z tego okresu obejmują narzędzia z krzemienia łupanego, okrzeski zaś powstałe z ich obróbki, kości mamuta, kieł między innymi długości 122 cm, kości budowy dzikiego konia, nosorożca włochatego, czy też żubra kopalnego. Wszystkie te odkrycia mają około 11 tysięcy lat. Okres nowożytny przynosi nam znacznie więcej informacji o osadnictwie na naszym terenie. A za najstarszą wczesnosłowiańską zorganizowaną osadę ludzką należy chyba uznać Grodzisko w Żmijowiskach,
gdzie odnaleziono niewielki gród obronny, wzniesiony około 888 roku i towarzyszące mu osady zamieszkane przez Słowian. Chrystianizacja najbliższych nam terenów rozpoczęła się około roku 1000, kiedy to według legendy spotykamy się z postacią świętego Wojciecha, który na czele 30 wojów Bolesława Chrobrego wyruszył w roku 997 w kierunku pogańskich Prus, a płynąc Wisłą zatrzymał się na nocleg w okolicy dzisiejszego Jaroszyna w miejscu zwanym Kępo lub Wyspo. Na pamiątkę tego wydarzenia w miejscu, gdzie odprawił mszę święto, wzniesiono krzyż, a potem kościół. Pozwolicie, że przerwę ci na chwilę. Prezentowaliśmy przed chwilą państwu, może wrócimy do poprzedniego slajdu. Tak, prezentowaliśmy tak zwany rocznik świętokrzyski dawny z około 1122 roku, odpisany z wcześniejszego, nieznanego rocznika. Jest to najstarsze chyba dzieło w polskiej, pisane dzieło przechowywane w Polsce w sejfach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Dzieło to uniknęło zniszczenia między innymi poprzez uratowanie razem ze skarbami wawelskimi, do czego przyczynił się w sposób znakomity mieszkaniec naszego miasta, o czym powiemy państwu w dalszej części naszego wywodu. Pozwól zatem, że będę kontynuował myśl. Jest rzeczą pewną, że Jaroszyński Kościół wzniesiono w początkach państwa polskiego prawdopodobnie około roku 1020, przez co został uznany za najstarszy kościół na Lubelszczyźnie. Tu mamy próbę rekonstrukcji pierwszego kościoła jaroszyńskiego, próbę w wykonaniu Marka Andały. Tak prawdopodobnie wyglądał ten pierwszy kościół jaroszyński, zanim zabrała go woda. Nawiązując do ogromnego znaczenia tego miejsca, w XVIII wieku Fundacja Czartoryskich pobudowała na górze, w Górze Puławskiej, kościół murowany, który istnieje do chwili obecnej. W tymże samym czasie nie mamy jeszcze jakichkolwiek wzmianek o samych Puławach. Miejscowość o zbliżonej nazwie Pollawy, Pulławi, Pulawi pojawia się stosunkowo późno, bo dopiero w roku 1489. A w 1603 roku pojawia się już nazwa Puławy. Nie będziemy jednak się silić na przedstawianie niesprawdzonej wersji, czy w owym czasie istniał jakiś zamek bądź inna znacząca budowla. Ważne, że w 1670 agent wywiadu francuskiego, niejaki Urlich Wardin, przeprawiając się tutaj przez Wisłę, dążąc następnie szlakiem przez Końsko-Wolę i Kurów w kierunku Lublina, nie daje żadnego opisu miejscowości poza stwierdzeniem jej istnienia. Jednakże już w roku 1678 czeski podróżnik Franciszek Tanner ze swojej podróży Wisłą pozostawia zapis o pięknie malującym się zamku puławskim z rozkosznymi wokoło ogrodami swemi. W rok później inny podróżnik, francuski kawaler de Beaujolais, podziwia, i tutaj cytujemy z jego pamiętników, dość porządną wioskę położoną u stóp małego wzgórza, którego jeden ze szczytów zajęty jest przez zamek zbudowany na modłę włoską. Dom ten jest bezsprzecznie piękną perłą i najpiękniejszą budowlą nowoczesną, jaka istnieje w Polsce. Należy do wielkiego marszałka koronnego, księcia Stanisława Lubomirskiego i nazywa się Pulawa. Dysponujemy zatem dwoma niemal z tego samego okresu pochodzącymi niezależnymi opisami puławskiej rezydencji Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, wzniesionej na samym skraju Skarpie Nadwiślańskiej w roku 1671 do 76 przez znanego architekta polskiego baroku Tylmana z Gameren. To właśnie portret tego naszego puławskiego architekta, który notabene otrzymał szlachectwo polskie, dostał indygenat i przyjął nazwisko Gamerski.
Fundacja tej wspaniałej rezydencji miała zapewne zasadnicze znaczenie dla dalszego losu Puław. Równocześnie z budową pałacu powstaje zapewne jakieś założenie ogrodowe z tarasami od strony Wisły. Wytyczono także odcinek dzisiejszej głównej alei wjazdowej skierowanej na oś pałacu, łączącej rezydencję z gościńcem lubelskim. Tu mamy właśnie na tym slajdzie tę naszą charakterystyczną, puławską, jakże cenną aleję położoną dokładnie na osi pałacu i co najważniejsze ciągnącą się w linii prostej aż na odległość 8 kilometrów. Jest to chyba najbardziej okazałe założenie dojazdowe do jakiejkolwiek rezydencji magnackiej istniejącej współcześnie w Polsce. Pozwól, że uzupełnię znakomitą działalność Tillmana z Gameren. Jako że zaprojektował i wykonał unikalny system zaopatrywania rezydencji Czartoryskich w wodę, doprowadzaną skomplikowanym systemem kanałów i rur z odległych około 3 km górek skowieszyńskich, aż na teren dziedzińca. Nadmiar wody usuwano w ten sposób, że zasilała ona 6 pięknych fontan znajdujących się u podnóża zamku od strony dzisiejszej Łachy. I co ciekawe, proszę Państwa, podczas budowy ulicy Sosnowej przy pracach ziemnych wzdłuż trasy przebiegu rurociągu dostarczającego wodę do pałacu znaleziono znakomicie zachowane rury drewniane będące świadkami XVIII-wiecznej techniki budowlanej. W roku 1702 stają się Puławy własnością rodziny Sieniawskich. I krótko po tym, bo już w 1706 roku na rozkaz króla szwedzkiego Karola XII Pałac Puławski zostaje spalony, być może z zemsty za sprzyjanie hetmana Sieniawskiego Augustowi II. Gdyby nie tragiczna w skutkach dla nas obecność Szwedów i zniszczenie przez nich dokonane, nie wiedzielibyśmy w ogóle, jak wyglądał pierwotny Pałac Puławski z czasów lubomirskich i sieniawskich. Może to na nasze szczęście. Wiemy, że około 3 miesiące przed wkroczeniem zasadniczych wojsk Karola Gustawa grasował tu na tym terenie, znany zresztą z imienia i nazwiska, agent wywiadu szwedzkiego, który wykonał szczegółowe rysunki przedstawiające wygląd pałacu oraz plany towarzyszącego mu założenia ogrodowego. Te rysunki były bardzo długo nieznane. Odnalazł je dopiero w 1959 roku w Muzeum Narodowym w Sztokholmie pan profesor Marek Kwiatkowski. Ten od warszawskich łazienek. Dokładnie, tak? Ten od warszawskich łazienek. Dzisiaj już pozostający na emeryturze. Dopiero po opublikowaniu w tymże 1959 roku rysunków szwedzkich, a było ich znacznie więcej niż to, co prezentujemy Państwu, bo to jest 18 plansz wykonanych tuszem, część z nich kolorowana akwarelą. Po ich publikacji wiemy, jak wyglądał pierwotny pałac, wiemy, jak wyglądał ogród i jesteśmy przekonani, że wszystko to, co później zaistniało, w postaci odbudowywanego, przebudowywanego bądź rozbudowywanego pałacu zasadzało się na tej pierwszej tylmanowskiej realizacji z 1670 roku. Odbudowę i przebudowę pałacu po zniszczeniach szwedzkich podejmuje w roku 1722 Elżbieta Sieniawska, a kontynuuje jej córka Zofia Primowoto-Denhoffowa, Duowoto Augustowa Czartoryska, wojewodzina ruska, która wniosła Puławy w roku 1731 do domu Czartoryskich. W wyniku ich prac puławski pałac otrzymuje charakter późno-barokowy. I warto chyba zauważyć, że jedynym elementem pozostającym po pierwotnej bryle pałacu zniszczonego przez Szwedów jest istniejąca do dzisiaj sień pałacowa. A warto również dodać, że od tegoż 1731 roku pozostają w rękach Czartoryskich równych lat 100 do 1831 roku, kiedy to ich dobra w wyniku powstania zostaną skonfiskowane. Od połowy XVII wieku ugruntowuje się pozycja Puław jako miejscowości przewozowej i jako portu zbożowego. Stają się Puławy jedną ze stacji urzędowego traktu pocztowego na trasie Warszawa-Kozienice-Lublin-Lwów. Rozwija się więc zabudowa przybrzeżna, a materiały kartograficzne z tamtego okresu odnotowują istnienie trzech austerii,
czyli zajazdów dla podróżnych przeznaczonych, z których największa austeria murowana znana jest do dzisiaj jako zajazd pod Pielgrzymem przy dawnej ulicy Browarnej, a dzisiejszej 4. Pułku Piechoty, pozostający w tej chwili w trakcie remontu. W tamtym miejscu przy tej przeprawie istniała też kuźnia i magazyny zbożowe. Pragniemy teraz Państwa zaprosić do wysłuchania jednej z części śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza. Będą to Kazimierz Wielki z muzyką Salomei Pari oraz Duma o Michale Glińskim z muzyką Marii Szymanowskiej. Przed Państwem Tomasz Mazur, puławianin z urodzenia, solista Opery Poznańskiej, przy fortepianie profesor Maciej Pabich. Thank you.
skromnie wspomnienie. Co wzniecą ręki zbrodni niespasanych. Zgryzoty opacz toczy bez sumienie. Tomasz Mazur i Maciej Pabich. Jeszcze spotkamy się z panami w dalszej części naszego koncertu. A zatem, mimo że Puławy już od roku 1731 były w posiadaniu rodziny Czartoryskich, to jednak dopiero rok 1772 staje się dla tej miejscowości przełomowym. W tymże roku umiera książę August Czartoryski, a dobra puławskie przejmuje po śmierci ojca jego syn, książę Adam Kazimierz Czartoryski, generał ziem podolskich, czyli generalny starosta podolski, to nie był tytuł wojskowy, i feldmarszałek austriacki, to już z kolei był tytuł wojskowy. Ożeniony z Izabelą z Flemingów, stają się w roku 1782 Puławy siedzibą rodowej rezydencji, dokąd przenoszą się z Warszawy oboje księstwo. Puławska rezydencja staje się na przełomie XVII i XVIII wieku ważnym ośrodkiem życia umysłowego i artystycznego. Zaczyna się ustalać odrębna społeczność Puław i nowa wytwarzać szkoła pod hasłem patriotyzmu i narodowości. Ludwik Dębicki w monografii Z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego w Puławach, wydanej we Lwowie w roku 1887, pisze, co następuje. Długo, do niedawna jeszcze poznawano ludzi, wychowanków Puław lub tych, co się o Puławy otarli. Była bowiem odrębna cecha, co ich znamionowała. Trzy tu się składały pierwiastki. Światowość, patriotyzm i zamiłowanie nauk. Wychodzili stąd ludzie pióra, oręża i ludzie salonu. Kultura puławska ma swoją w narodzie epokę. Rozszerza się bowiem po kraju w owe odrębne typy grzeczności i galanterii rycerskiej. Zamiłowanie i znawstwa dzieł sztuki, literatury, uprawa talentów towarzyskich, upodobania rzeczy i zabytków ojczystych. Mawiano długo, on był w Puławach, on się wychował w Puławach, a słowa te znaczyły, że był z najznamienitszymi ludźmi swego czasu, że uczestniczył w najszlachetniejszych tendencjach owego ogniska, że wyniósł stamtąd zapas wspomnień, którego na całe życie wyróżniły i wskazywały kierunek. Ślad wychowania puławskiego znać w życiu obywatelskim,
poznać go wśród obozów, znać w literaturze. Puławy zatem za sprawą przybywających tu na dworze książęcym stale bądź czasowo wybitnych artystów, uczonych, zyskują miano polskich Aten. Wytwarza się silny, konkurencyjny ze stolicą ośrodek życia naukowego i humanistycznego oraz myśli patriotycznej. Adam Kazimierz Czartoryski, co przytacza cytowany wcześniej przez Rysia Ludwik Dębicki, pisze w żywocie Juliana Ursyna Niemcewicza. Muzy polskie dwa główne wówczas miały ogniska. Jedno na dworze Stanisława Augusta, a więc w Warszawie. Drugie siedlisko literatury było w Puławach. Nie tak silne w zasoby, ale może swobodniejsze. Tu na salonach i ogrodach puławskich spotykało się codziennie i żyło poufale z światłymi, a zarazem najzacniejszymi ludźmi w Polsce. Nie sposób, proszę Państwa, wymienić wszystkich, omówić wszystkie postacie dworu książęcego, które przebywały przez ten okres w naszym mieście, a raczej w osadzie, w pałacu. Ale jednego z artystów tutaj działających musimy wyróżnić w sposób szczególny. Jest to Wincenty Ferdynand Lessel. To jemu wszak zawdzięczamy tegoroczny pierwszy festiwal imienia Wincentego i Franciszka Lesslów, w którego trakcie po wczorajszym koncercie inauguracyjnym zaprosiliśmy Państwa na dzisiejsze spotkanie będące kompilacją elementów słownych, muzycznych, multimedialnych, prezentujących historię ziemi puławskiej na przestrzeni minionego tysiąclecia i powiązaliśmy to z obchodzonym dzisiaj, znaczy w tym roku, z świętem 110. rocznicy nadania Puławom praw miejskich. Wróćmy jednak do postaci Wincentego Lessla, polskiego kompozytora, pianisty, kapelmistrza i pedagoga pochodzenia czeskiego. W 1781 roku objął on stanowisko nauczyciela gry na klawesynie i fortepianie oraz nadwornego kompozytora na dworze książęcym w Puławach. A w kilka lat potem został kapelmistrzem orkiestry dworskiej, rozwiązanej niestety wraz z upadkiem powstania kościuszkowskiego w 1794 roku. Po odbudowie Puław, Puławy były w czasie powstania zniszczone. Po odbudowie Puław przez księżną Izabelę przychodzi mu około roku 1800 po raz wtóry organizować kapelę dworską, działającą później nieprzerwanie do roku 1811. Dalszy etap jego działalności muzycznej i pedagogicznej wiąże się już z pobytem w Sieniawie, gdzie zostaje kierownikiem i nauczycielem w szkole dla organistów założonej przez Adama Jerzego Czartoryskiego. Wtedy też zostaje mianowany prezesem szkół muzycznych w Królestwie Polskim, a wyrazem zaś uznania dla jego twórczości muzycznej i działalności pedagogicznej było mianowanie w 1821 na honorowego członka Warszawskiego Instytutu Muzycznego. Niestety, proszę Państwa, nie możemy sobie pozwolić na szczegółowe omawianie twórczości Wincentego Lessla, bo wymagałoby to odrębnego spotkania w gronie, no już być może znawców kompozycji i warsztatu kompozytorskiego. Dzisiaj tylko chcemy zwrócić Państwa uwagę na tego wybitnego, mało dziś znanego i po trosze zapomnianego kompozytora związanego z Puławami. Przywołajmy jeszcze w tym miejscu pewną ciekawą historię. Otóż na wojnę polsko-rosyjską 1792 roku, znaną też jako wojna w obronie Konstytucji 3 maja, w wykazie ofiar pieniężnych, jakie popłynęły z Puław, znajdujemy według badań profesora Tadeusza Korzona znaczne kwoty, w tym wpłata 7 muzykantów puławskich w kwocie 192 złote polskie. Ale, proszę Państwa, sam Franciszek Dionizy Gniaźnin, nadworny poeta, wpłaca 1200 złotych polskich. Podkreślamy tu ową wpłatę tych 7 muzykantów, którzy zapewne dokonali jej, tej darowizny, nie bez sugestii Lessla. Być może w tej kwocie mieści się jakaś suma wpłacona również przez niego samego.
Wprawdzie nie jest to duża kwota, bo ponoć muzykom na dworze książęcym, w przeciwieństwie do poety Kniaźnina, o czym świadczą owe 1200 zł, nie wiodło się najlepiej. Głodem wprawdzie nie przymierali. No ale być może jeśli w tej obecnej sytuacji... Nasi muzycy też mogliby tak powiedzieć. Proszę Państwa, skoro już jesteśmy przy kompozytorach Dworu Puławskiego i Franciszku Ferdynandzie Leslu, przedstawiliśmy Państwu krótką informację, to wypada jeszcze wspomnieć o Julianie Ursynie Niemcewiczu, osobistym sekretarzu księcia Kazimierza Czartoryskiego, związanym z tym ostatnim od roku 1777, polskim dramaturgu, powieściopisarzu, poecie, historyku, pamiętnikarzu, publicyście i tłumaczu, również adiutancie Tadeusza Kościuszki podczas pobytu Tadeusza Kościuszki w Stanach Zjednoczonych. Przywołujemy tę wielką postać między innymi ze względu na napisane przez niego monumentalne dzieło, śpiewy historyczne z muzyką i rycinami, wydane w Warszawie w roku 1816. Mamy zatem równą 200. rocznicę pierwszego wydania, gdzie muzykę po części do tego dzieła stworzył również Wincenty Lessel. Tu prezentujemy stronę tytułową śpiewów historycznych, edycja trzecia z 1819 roku, a więc dzieło systematycznie wydawane. Sam Niemcewicz w przypisach do śpiewów, tychże właśnie, informuje nas, i tu cytujemy, że znajdując się w Gnieźnie w 1813 roku, z żywym uczuciem słyszał w tej głównej królestwa naszego świątyni pieśń Boga Rodzica przez miejscowych kapłanów w obliczu grobu świętego Wojciecha śpiewaną. I stamtąd nutę otrzymał. Ziomek nasz, kompozytor jaśnie pan Lessel, wiele sobie zadał pracy w ułożeniu tego gregoriańskiego pienia podług dzisiejszej muzyki. I dalej cytujemy za Niemcewiczem. Z porównania dwóch nut widzieć można, wiele ta pieśń przez bieg czasu od autentyku odeszła. Lesslowi zatem zawdzięczamy współczesne, pewnie też już nieco zmienione brzmienie naszego od wieków śpiewanego hymnu religijnego Boga Rodzica. Proponujemy teraz Państwu kolejny muzyczny fragment śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza w wykonaniu Tomasza Mazura przy akompaniamencie Macieja Babicha. Śnie los wyspytnie.
upadek powstania 1831 roku przynosi dla Puław wielkie i nieodwracalne zmiany. Puławy zostają przez wojska carskie mocno zniszczone. Następuje konfiskata dóbr położonych na terenie zaboru rosyjskiego, w tym i Puław. Tu wypadałoby przypomnieć kilka faktów związanych właśnie ze zniszczeniem Puław. Drodzy Państwo, pamiętamy, że najstarsza z córek, księżna Maria Czartoryska, została wydana za mąż za księcia Ludwika Wirtemberskiego. Okazało się, że małżeństwo to od początku jest bardzo niedobrane, wręcz nieszczęśliwe. Książę Ludwik Wirtemberski tyranizował wręcz Marię, a syn zrodzony z tego małżeństwa po uzyskaniu rozwodu został zabrany przez ojca i wychowany w duchu typowej nienawiści pruskiej w stosunku do wszystkiego, co polskie. Proszę popatrzeć, posłuchać, jak historia potrafi mścić się okrutnie. Tegoż młodego Ludwika, syna Marii, a wnuka księżnej Izabeli, odnajdujemy w kampanii roku 1831 jako najemnego oficera w armii carskiej, kiedy to dowodząc pułkiem artylerii w korpusie generała Kreutza, operującego od strony Kazimierza, własnoręcznie, powiedzielibyśmy, ostrzeliwuje matkę i babkę pozostające w puławskim pałacu. Efekt tego jest taki, albo skutek tego jest taki, że księżna Maria i księżna Izabela Czartoryska w lutym 1832 roku opuszczają Puławy, by do nich już nie powrócić. Natomiast Adam Jerzy Czartoryski za udział w powstaniu był przecież prezesem rządu narodowego powstańczego, został wyrokiem sądu wojennego, tu prezentujemy fragment tego wyroku, został skazany na bardzo wyrafinowaną karę śmierci. Zapisano mu na karę śmierci przez ucięcie głowy wykonać się mającą. Oczywiście uniknął tej niemiłej dla niego perspektywy. Wraz z korpusem generała Ramorini przeszedł na teren Galicji. Stamtąd emigracja, Paryż, hotel Lambert, będący emigracyjną siedzibą rodu Czartoryskich, a po latach, po kolejnym powstaniu, siedzibą całej polskiej popowstaniowej emigracji. Tak, tragiczne chwile. Rezydencja pustoszeje. Dopiero w roku 1840 obserwujemy oznaki pewnego ożywienia, kiedy to zapada decyzja o umieszczeniu w pałacu, specjalnie na ten cel przebudowanym przez architekta Józefa Góreckiego, Aleksandryjskiego Instytutu Wychowania Panien, przeniesionego tutaj z Warszawy. Przebudowę pałacu w duchu późnego klasycyzmu ukończono około 1843, a 15 lat później, w roku 1858, korpus główny pałacu ulega ponownie pożarowi. Wraz z tym smutnym zdarzeniem nie kończy się jednak działalność Panieńskiego Instytutu. Pracuje on nadal, mimo że nie usunięto jeszcze skutków pożaru. Z opisu działań w roku 1859 wynika, że wtedy ukończono budowę spalonej części gmachu Instytutu, przerobiono rezerwuary i kanały prowadzące wodę, przebudowano oranżerię i poczyniono restaurację różnych części budowli Instytutu, wydano łącznie 6200 rosyjskich srebrnych rubli. W tymże roku 1859 w Instytucie było wychowanic 212, z czego na koszt Skarbu Państwa 51, miasta Warszawy 12, namiestnika Królestwa 6, na koszt dworu cesarskiego łącznie 15, a na koszt własny 121. Przychodnich panien było 6. Według wyznań prawosławnego 39 dziewcząt i rzymskokatolickiego 162. Tak donosiła w roku 1861 Gazeta Warszawska w październiku tegoż roku.
Warto również wspomnieć o tym, że wówczas istniały w pałacu dwie kaplice, rzymskokatolicka i prawosławna. Rzymskokatolicka mieściła się w miejscu obecnej sali gotyckiej, natomiast prawosławna na drugim piętrze w sali rycerskiej. Wypada też chyba zauważyć, że mimo że była to rosyjska uczelnia, to jednak, co czytaliśmy w artykule z Gazety Warszawskiej, cytowanej przed chwilą przez Rysia, dziewczyn studiujących w Puławach wyznania rzymskokatolickiego było aż trzykrotnie więcej niż prawosławnych. W innej Gazecie Warszawskiej, w Kurierze Warszawskim, datowanym na 8 listopada 1862, znajdujemy informację, że w dniu onegdajszym otwartym został uroczyście Instytut Aleksandryjsko-Maryjski Wychowania Panien w Warszawie. Tak oto zakończyła się edukacja młodych panien w Puławach. Tutaj mamy scenę prawdopodobnie z powitania bądź pożegnania cara Aleksandra, który wizytował Puławski Instytut kilkakrotnie. Jednak to nie koniec w naszym Instytucie działań związanych ze szkolnictwem, z dydaktyką. Zaczyna się nowy okres, bo zostaje tutaj przeniesiony z Marymontu pod Warszawą Instytut Agronomiczno-Rolniczo-Leśny. W tym samym roku, w którym został przeniesiony do Warszawy Instytut Wychowania Panien. Tenże Instytut, pod zmienioną już nazwą na Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, rozpoczyna jesienią 1862 roku swoją pracę aż na 5 kierunkach. Rolniczym, leśnym, inżynierów cywilnych, mechaników i co ciekawe na Wydziale Górniczym. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że mamy takie potężne zasoby węgla na Lubelszczyźnie, prawda? Tak. Chyba nie o to chodziło. Mieliśmy wszak w pobliżu staropolskie Zagłębie, tu rejon Gór Świętokrzyskich. Chodziło o surowce skalne, wydobywane również metodami górniczymi, a i pewnie jeszcze w owym czasie przetapiano tam rudę wydobywaną w Górach Świętokrzyskich. Na pierwszy rok studiów, w tymże 1862, w zdecydowanej większości przyjęto studentów Polaków, tych przeniesionych z Marymontu i tych, którzy po kursie przygotowawczym tutaj zostali przyjęci. Jednakże po drodze mamy rok 1863. Kolejne nasze narodowe powstanie. Ci studenci Polacy w znacznej liczbie, prawie wszyscy, idą do powstania, a sam Instytut zostaje jak gdyby przez władze rosyjskie ukarany w ten sposób, że zostaje zawieszona jego działalność do 1869 roku. W tymże 1869 następuje wznowienie działalności dydaktycznej w Instytucie, ale już tylko na 2 kierunkach, na Wydziale Rolniczym i na Leśnym. I taki stan istnieje do roku 1914, kiedy to wraz z wybuchem I wojny światowej Instytut zostaje ewakuowany do Charkowa. I teraz, proszę Państwa, wypada wspomnieć o kilku studentach puławskich, których obecność i studia w Puławach powinny być przedmiotem chociażby krótkiego przypomnienia ze względu na ich pozycję zawodową czy społeczną, jaką osiągnęli w późniejszym życiu. To właśnie stąd z Puławskiego Pałacu poszedł do powstania w roku 1863 młodziutki Adam Chmielowski, którego po latach odnajdujemy jako brata Alberta, opiekuna ubogich, chorych, bezdomnych i niedołężnych w swojej ogrzewalni w Krakowie. Dziś święty brat Albert jest patronem miasta Puławy. Krótko też, bo tylko w latach 1869-70 pobierał nauki tutaj niejaki Aleksander Głowacki, znany później bardziej pod pseudonimem Bolesław Prus, który jednakże po konflikcie z wykładowcą języka rosyjskiego, Pawłem Omelianienko, został relegowany z tej uczelni. Dla polskiej literatury było to zapewne dobre zdarzenie, bo nie wiadomo, jakim byłby leśnikiem, ale wiemy natomiast, jakim był pisarzem, tak bardzo związanym z Lubelszczyzną, szczególnie zaś z Nałęczowem,
skąd przez wiele lat w czasie swoich letnich pobytów w tym kurorcie pisywał swoje kroniki, między innymi do Kuriera Warszawskiego. Przytoczymy teraz Państwu jedną z takich korespondencji Prusa z roku 1879. Czytamy w niej. Z Nowej Aleksandrii pisze list niniejszy. Szczęśliwy punkt, na którym możemy wywiesić tablicę. Hurtowny i detaliczny wyszynk świeżego powietrza na miejscu. W dalszej części tej korespondencji zadaję pytanie. Kiedy zaczną sprzedawać świeże powietrze do domu i ile będzie kosztować wiadro tego specjału w Warszawie? Już z butelkami, korkami, banderolą i przewozem. Zatem wystawia Puławom znakomite świadectwo naszej miejscowości, która przez wiele, bardzo wiele lat uchodziła za miejscowość o walorach kuracyjnych. Ale niedługo potem, bo w roku 1884, tenże sam Kurier Warszawski w korespondencji z Puław ubolewa. Jak sąsiedniemu Nałęczowowi odbiera gości Nowa Aleksandria, tak temu samemu losowi ulegnie zapewne wkrótce i ta ostatnia. Prorokuje nam coś tutaj niedobrego. W pobliskim bowiem Kazimierzu przebywa w roku bieżącym znaczna liczba zwolenników wilegiatury, przybyłych przeważnie z dalszych okolic kraju. Rozpoczynają już nawet budować tam wille, bo by ich widokiem ściągnąć w roku przyszłym większą jeszcze liczbę lubowników cudnych widoków okolic Kazimierza i amatorów świeżego powietrza górskiego. I zadajemy zatem pytanie, czy naszym świeżym powietrzem, które tak zachwalał Bolesław Prus, obroniliśmy się przed ekspansją Kazimierza? Ocenę pozostawiamy Państwu, a spieszymy z wyjaśnieniem, że wilegiatura to nic innego jak według słownika języka polskiego w dawnym słownictwie dłuższy pobyt na wsi dla odpoczynku. Czyli w Kazimierzu. Kazimierzu, tak. Proszę Państwa, konkurencja to nie jest wymysł naszej rzeczywistości, naszych czasów. No, oto dowód, że Kurier Warszawski już w roku 1887 zamieszcza taką oto notatkę. Proszeni jesteśmy o sprostowanie fałszywej informacji, jakoby w Nowej Aleksandrii i okolicach grasowała odra i cholera. Wieść o epidemiach rozgłaszana została chyba jedynie w celu skierowania gdzie indziej wybierających się na letnie mieszkanie. Niemal równo 110 lat temu, 27 lipca 1906 roku, rozpoczęło się urzędnicze postępowanie zmierzające do przekształcenia ówczesnej osady miejskiej Nowa Aleksandria w miasto. W tym to dniu stosowną informację, będącą wnioskiem do Rady Ministrów, przedkłada minister spraw wewnętrznych, wszczynając tym samym całą procedurę administracyjną, zakończoną urzędowym dokumentem wychodzącym z Kancelarii Generał-Gubernatora Warszawskiego, datowanym na dzień 23 września 1906 roku, a kierowanym do gubernatora Guberni Lubelskiej. W tymże dokumencie czytamy między innymi, cytujemy, rozpatrując tę informację, Rada Ministrów postanawia, po pierwsze, osadę Nowa Aleksandria w Guberni Lubelskiej z otaczającymi ją wsiami Puławska Wieś i Mokratki podnieść do stopnia miasta powiatowego, utrzymując nazwę Nowa Aleksandria. Niestety. Po drugie, utworzyć w mieście Nowa Aleksandria magistrat z burmistrzem na czele w oparciu o prawo i przepisy obowiązujące na terytorium wszystkich guberni polskich z podporządkowaniem go władzom powiatowym. Po trzecie zaś, zobowiązać ministra spraw wewnętrznych do wytyczenia dokładnych granic miasta, a także jak najszybszego zatwierdzenia planu miasta. Te postanowienia zawarte w piśmie kierowanym do gubernatora lubelskiego były zatwierdzone przez imperatora, co mamy odnotowane na tymże dokumencie w postaci zapisu.
Imperator w dniu 25 sierpnia, a według naszego kalendarza jest to 7 września 1906 roku, wniosek Rady Ministrów zatwierdził. No ale w tej sytuacji czy Puławy rzeczywiście zabiegały o nadanie dotychczasowej osadzie praw miejskich? No, chyba niekoniecznie. Rządowi carskiemu chodziło w gruncie rzeczy nie o podniesienie rangi tej miejscowości, lecz o ściślejsze jej podporządkowanie wszystkiego i wszystkich, już nie tylko władzy centralnej i gubernialnej, ale także organom wojskowym. Pamiętajmy, że jest to krótko po rewolucji 1905 roku, po wystąpieniach studentów Instytutu Puławskiego, po buntach robotników folwarcznych i wreszcie w obawie przed buntem w wojsku. Mieliśmy tu wszak potężny garnizon rosyjski, tak, obliczony na niemal 10 tysięcy wojsk. No i w korespondencji z Puław niejaki Alfa pisze w gazecie Ziemia Lubelska w wydaniu z 22 listopada 1906 roku. Cytujemy. Tak, wtedy nasza osada, te starodawne Puławy, wreszcie przeszły do godności miasta, ale pod urzędową nazwą Nowej Aleksandrii. Czy mieszkańcy Puław wygrają cokolwiek na tej zmianie? Jest to obecnie znak zapytania. Postaramy się na ten znak zapytania, raczej na to postawione pytanie odpowiedzieć w dalszej części naszego spotkania. Natomiast powszechnie używano, tak jak wspomniałeś, pradawnej nazwy Puławy. Wróćmy jeszcze na chwilę do części muzycznej naszego dzisiejszego przedsięwzięcia. Chcemy Państwu przybliżyć postać jeszcze jednego kompozytora związanego z Puławami. Antoni Stolpe, bo o nim będzie mowa, to pianista i kompozytor urodzony w Puławach w roku 1851. Pochodził z rodziny o tradycjach muzycznych, ojciec jego Edward, uczeń Józefa Elsnera i szkolny kolega Fryderyka Chopina. Pracował jako nauczyciel muzyki w Aleksandryjskim Instytucie Wychowania Panien w Puławach, a następnie w tymże instytucie przeniesionym w roku 1862 do Warszawy. Młody Antoni pobierał pierwsze nauki jeszcze w Puławach u swego ojca, później zaś kształcił się w Instytucie Muzycznym w Warszawie, gdzie harmonii i kontrapunktu uczyli go m.in. sam Stanisław Moniuszko. Jako pianista i kompozytor zadebiutował 17 lipca 1867 roku w Resurcji Obywatelskiej na koncercie nagrodzonych uczniów warszawskiej uczelni. Wykonał wówczas jedną z etiud Chopina i swojego autorstwa Mazurek Hamol. Zmarł bardzo młodo, mając zaledwie 21 lat. Mazurka Hamol usłyszycie Państwo teraz w wykonaniu profesora Macieja Pabicha. Utwór Antoniego Stolpe. Thank you.
Pierwsza wojna światowa wyrządza Puławom znaczne szkody. W czasie jej trwania wojska rosyjskie budują w 1915 roku pierwszy stały most drewniany na Wiśle. Zniszczony on jednak został w trakcie wycofywania się Rosjan. W tymże 1915 roku nastąpiła bowiem korekta granic zaborów, gdzie w konsekwencji znaleźliśmy się na krótko pod panowaniem austriackim. Austriacy bardzo szybko, bo już w roku następnym, odbudowują zniszczony most, dodając jak gdyby przy okazji budzącą dzisiaj wiele sentymentów charakterystyczną bramę mostową. Stąd te tory i kolejki widocznej na zdjęciach z tamtego okresu, wykorzystywane do transportu drewna i innych materiałów budowlanych w rejon odbudowywanego mostu i bramy, i budowanej bramy. Pamiętam ze wspomnień, jakie ojciec mi przekazywał, że wieczorem zamykano bramę i by przejść na lewy brzeg Wisły trzeba było płacić myto. Tak wówczas było. I proszę Państwa, notujmy jeszcze jedno istotne dla Puław zdarzenie wiążące się z okupacją austriacką. Otóż jak wspominaliśmy, wraz z wybuchem pierwszej wojny Instytut Puławski zostaje przez Rosjan przeniesiony do Charkowa. Pozostaje jednak na miejscu pewna grupa naukowców z pochodzenia Polaków, którzy już od początku okupacji austriackiej zaczynają czynić zabiegi u cesarza w Wiedniu w celu reaktywowania po zakończeniu wojny działalności utraconego dla Puław Instytutu. Do kategorii zdarzeń bardzo pozytywnych możemy zatem zaliczyć skuteczność owych zabiegów, bo jeszcze w czasie trwania wojny, to już jest w 1917 roku, ukazują się wielce dla nas ważne postanowienia podpisane w imieniu cesarza Austrii przez generalnego gubernatora lubelskiego, generała Stanisława Szeptyckiego, mocą których następuje wznowienie działalności naukowej w Puławach, ale już niestety bez części dydaktycznej. Wcześniej jednak, bo pod datą 13 maja 1916 roku z gazety Ziemia Lubelska dowiadujemy się, że cesarski i królewski komendant armii zarządził mocą swych uprawnień w częściach Polski podlegających administracji wojskowej austriacko-węgierskiej, że miasto Nowa Aleksandria ma się w przyszłości nazywać historycznym imieniem Puławy, a Iwanogród historycznym imieniem Dęblin. Do tej naszej historycznej nazwy Puławy wróciliśmy bardzo szybko w stosunku do tej notatki z gazety Ziemia Lubelska, bo już 15 maja 1916 roku. Samo zaś wyzwolenie Puław spod okupacji austriackiej miało miejsce 2 listopada 1918 roku. Proszę Państwa, w trakcie naszego festiwalu nie zabrzmiał jeszcze utwór pierwszego z rodu Leslów, to jest Wincentego. No niestety ze względu na burzliwe dzieje naszego kraju wiele jego dzieł zaginęło lub zostało zniszczonych, ale na szczęście nie wszystkie. Wysłuchajcie Państwo teraz krótkiego poloneza Wincentego Lesla, twórcy muzycznej potęgi XVIII-wiecznych Puław, autora utworów instrumentalnych, a także scenicznych, pisanych specjalnie na potrzeby dworu i tu w Puławach wykonywanych. A zatem polonez Wincentego Lesla przy fortepianie profesor Maciej Babich. Thank you.
Praktycznie już od początków XX wieku miasto nasze zabudowuje się jednolicie murowanymi, jednopiętrowymi kamienicami. Szczególnie wzdłuż ulicy Lubelskiej, obecnej Piłsudskiego. Dalej nie pozwalają rozlokowane po obu stronach potężne koszary rosyjskie, rozlokowane po obu stronach traktu lubelskiego. To dlatego rozwój miasta przenosi się w ciąg ówczesnej ulicy Żyżyńskiej, to dzisiejsza Partyzantów, która niebawem staje się zasadniczą osią rozwoju przestrzennego miejscowości. Powstaje luźna, parterowa, najczęściej drewniana zabudowa szeregu ulic będących dawniej drogami. To Kazimierska, Filtrowa, Zielona czy też Skowieszyńska. W okresie międzywojennym miasto rozwija się bardzo powoli, ale jednak systematycznie. W roku 1926 zostaje wzniesiony okazały gmach gimnazjum, obecnie liceum księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Dawny poaustriacki most na Wiśle zostaje zamieniony na stalowy, dominujący w owym czasie swym ogromem nad niską zabudową miasteczka, zresztą przepiękny most, jeden z najdłuższych mostów nitowanych w Polsce, imienia prezydenta Mościckiego. Także w okresie międzywojennym rozpoczęto budowę Wydziału Weterynarii dla ówczesnego Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, późniejszy PIWET, oraz okazałego budynku szpitala powiatowego, którego budowę ukończono po wojnie. Od 1925 miasto posiada elektrownię, a od 1930 rozpoczęto użytkowanie wodociągu. Warto może, Henryku, wspomnieć, że również były trzy browary. Jeden największy, filia browaru Haberbusza z Warszawy. Pamiętam takie piękne, ciemnozielone butelki. Browar piwa bawarskiego. Tak, tak, to właśnie. Przy dzisiejszej ulicy Czwartego. Nie rozmarzajmy się jednak, nie rozmarzajmy. Wróćmy do naszych historii. Otóż włączenie Puław do Centralnego Okręgu Przemysłowego dawało nadzieję na dalszy rozwój gospodarczy miasta w okresie wojennym. Niestety nadchodzi rok 1939. A wraz z nim już od pierwszych dni września częste niemieckie naloty i bombardowania, szczególnie okolic mostu i całej dzielnicy przybrzeżnej. Obronę Puławskiego odcinka Wisły wraz z mostem powierzono 1. Warszawskiej Brygadzie Pancerno-Motorowej, pozostającej pod dowództwem pułkownika Stefana Roweckiego, znanego później jako generał Stefan Grot Rowecki, dowódca Powstania Warszawskiego. Brygada weszła w skład Armii Lublin, powstałej dopiero 4 września 1939 roku z zadaniem obrony tego odcinka Wisły. Armia Lublin była improwizowanym związkiem operacyjnym, powstałym już w trakcie kampanii wrześniowej na skutek niepomyślnego dla strony polskiej rozwoju sytuacji militarnej na froncie. Tymczasem już 2 września lotnictwo niemieckie dokonało pierwszego bombardowania Puławskiego mostu. Tu mamy zdjęcie, może wróćmy do poprzedniego z tym mostem. Tu mamy zdjęcie Puławskiego odcinka rzeki Wisły z miastem Puławy, ale to zdjęcie jest datowane na dzień 14 września 1939 roku, a czerwonym kółkiem jest zaznaczony zniszczony Puławski most, o czym za chwilę. A zatem 2 września lotnictwo niemieckie dokonało pierwszego bombardowania Puławskiego mostu. 3 września przed południem zbombardowano Śródmieście w okolicy hotelu i cukierni Bristol. 6 września od godzin południowych lotnictwo niemieckie nadal bombardowało most, pobliską zabudowę miejską i dzielnicę Ruda Czechowska. Została wówczas uszkodzona jezdnia mostu. Sam most jednak nie uległ zawaleniu. Spłonęła natomiast niemal cała dzielnica żydowska, a 7 września podczas bombardowania około godziny 17 poważnemu zniszczeniu uległ kościół pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Jeżeli Państwo jeszcze kilka lat temu przychodzili do tego kościoła zwanego przez Puławian kościołem na górce, to w posadzce można było zauważyć jaśniejszy kolor niektórych płyt.
Piaskowca wykonane płyty w kolorze jasnokremowym i szarym. Otóż, tak jak Henryk wspomniał, podczas nalotu bomba wpadła przez świetlik, rozbiła posadzkę, wpadła do piwnicy. I dzięki Bogu nie wybuchła. 9 września nieprzyjaciel zajął Górę Puławską. Miasto i stanowiska polskiej obrony zostały ponownie zbombardowane. W tej sytuacji, wobec braku możliwości obrony przeprawowej, 10 września w godzinach porannych polscy saperzy wysadzili przęsło mostu, pierwsze przęsło od strony Puław. 14 września wobec przełamania obrony polskiej i sforsowania Wisły pod Arnopolem i Maciejowicami, puławscy obrońcy w godzinach wieczornych pod dowództwem generała Bruno Olbrychta opuścili swoje stanowisko obronne i wycofali się z miasta. 15 września do opuszczonych i zniszczonych Puław wkroczyły niemieckie oddziały 13 Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej z 14 Korpusu Zmotoryzowanego po uprzednim wybudowaniu mostu pontonowego. Nie będziemy omawiać życia w mieście podczas całej okupacji niemieckiej. Chcemy natomiast przypomnieć, że Puławy po raz wtóry stały się miastem frontowym, kiedy to od lipca 1944 roku do stycznia 1945 roku front walki na wiele miesięcy zatrzymał się właśnie na linii tej rzeki. Obraz miasta tuż po jego wyzwoleniu i w ciągu kilku lat następnych w niczym nie przypominał dawnego miasta ogrodu. Przez pół roku trwania frontu na Wiśle zginęło kilka tysięcy żołnierzy i jesteśmy im winni naszą dozgonną pamięć. Natomiast, żeby tak do końca Państwa już nie zanudzać faktami historycznymi, powróćmy jeszcze na chwilę do Antoniego Stolpe. Jego twórczość nie mogła w tak młodym wieku, wspomniałem, że zmarł mając lat zaledwie 21, w tak młodym wieku ulec pełnej krystalizacji, jak w przypadku każdego młodego artysty, i w jego kompozycjach słychać czasem inspiracji nutą innego znanego kompozytora. Jednak mimo wszystko posiadają swój styl i charakterystyczną harmonię. Posłuchajcie Państwo przepełnionego chopinowskim temperamentem i melodyką walca B-dur Antoniego Stolpe. Jeszcze raz Maciej Pabich. Thank you.
zadzwoni? No powinien zadzwonić. Nie. Dlaczego? Nie zadzwoni. A czemuż to? Pochodzi z bardzo porządnego domu, gdzie żelazną zasadą jest zawsze nie przerywać mówiącym. Ale ja panu nie przerywałem. A macie państwo to słowo robiące dzisiaj karierę. Niestety robiące karierę. Tak. My byliśmy jednak grzeczni przez cały czas. I staramy się tak do końca. Proszę państwa, no, obecność tego oto pięknego budzika uświadamia nam jednak upływający czas. Nasze dzisiejsze spotkanie zaczynaliśmy od faktów sprzed ponad 1000 lat. Dobrnęliśmy do czasów już po II wojnie światowej, kiedy to nasze miasto z trudem jednak podnosiło się z ruin. Nie będziemy wspominać szczegółowo, bo przecież jesteśmy przekonani, patrząc na naszą wspaniałą publiczność, że młodzi ludzie mogą zapytać siedzących obok rodziców czy dziadków, jak to było. I uzyskają prawdziwe, rzetelne informacje z komentarzem i z własnymi osobistymi doświadczeniami i przeżyciami, a to jest najważniejsze. Trochę jednak faktów wypadałoby, Henryku, przytoczyć. No, jak chociażby to, że dzięki podjętej w 1960 roku decyzji o lokalizacji w Puławach zakładów azotowych, największego chyba w owym czasie kombinatu chemicznego w Europie, rozpoczął się burzliwy rozwój miasta, na tyle znaczący, że w ciągu kolejnych 20 lat liczba jego mieszkańców uległa prawie pięciokrotnemu zwiększeniu, a samo zaś miasto już w niczym nie przypominało niewielkiej o cechach kurortu miejscowości. Pamiętam, proszę państwa, osobiście kwitły jabłonie, a spychacze marki Staliniec likwidowały te piękne, kwitnące sady. I były ludzkie tragedie, i były ludzkie łzy, ale i była ludzka radość i uśmiech ludzi, którzy przyjeżdżali z całej Polski, by zamieszkać w nowo budowanych wówczas blokach, w nowo budowanych osiedlach. Takie to były czasy. Dzisiaj patrzymy z dumą na powstałe wówczas bardzo nowoczesne obiekty użyteczności publicznej, których tak naprawdę powstanie zawdzięczamy pierwszemu dyrektorowi zakładów azotowych. Mieczysławowi Kołodziejowi. Tak, absolwentowi Politechniki Lwowskiej, fantastycznemu człowiekowi. Człowiekowi można by powiedzieć renesansu, bo był nie tylko z wykształcenia chemikiem, ale był również i humanistą, ale może o tym za chwilę. Także doskonale pamiętamy nowoczesny wówczas stadion budowany przy ulicy Bema, kiedyś tam była strzelnica, dom chemika i swoją piękną architekturę. Dzisiaj dom chemika czeka na przebudowę, na nową kosmetykę. Halę sportową, której projektantem jest czterokrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich i czterokrotny medalista profesor Wojciech Zabłocki, prywatnie przyjaciel jednego z dyrektorów Jungu, Instytutu profesora Kukuły. Chyba ta hala zostanie niebawem zastąpiona przez nowy obiekt, czego byśmy sobie życzyli, no bo ze względu na konieczność stworzenia doskonałych warunków naszym świetnym piłkarzom, którzy w tym roku jest po prostu obronili brąz, prawda? Miłośników piłki ręcznej w Puławach nie brakuje i zawodników również. Teraz świadomie i celowo przypomnijmy wygląd i warunki życia w Puławach. Czego, co jak wiemy z własnego doświadczenia, zazdroszczą nam goście naszego miasta, odwiedzający nas niestety, i tu bardzo mocno podkreślamy słowo niestety, w drodze do Kazimierza. Zróbmy wszystko, aby w najbliższym czasie straciło na aktualności głoszone wszem i wobec hasło: do dobrego tonu należy bywać w Kazimierzu. Kto tam nie bywa, nie liczy się w towarzystwie. Jesteśmy przekonani, proszę państwa, że da się to z naszymi wspaniałymi mieszkańcami i władzami zrobić i że w przyszłości Kazimierz będzie krótkim przystankiem po drodze do Puław. A przestrzegam jednak wszakże przyjezdnych, żeby tak do końca nie ufać nawigacją i automapom, bo one w pośpiechu, to znaczy te nawigacje i automapy, mogą wytyczyć zaprogramowaną drogę z Puław do... Na Marsa. Z Puław na Marsa.
Spławna masa istnieje, tak. Proszę Państwa, to tak, to są fakty. Istnieje tam bowiem krater, twór pouderzeniowy po upadku meteorytu, któremu w roku 1979 Międzynarodowa Unia Astronomiczna nadała nazwę Puławy. A dlaczego, to wyjaśni Henryk, bo on wszystko wie. Otóż, proszę Państwa, po odkryciu kraterów na Marsie trzeba było zrobić z tym porządek, porządek z ich nazewnictwem. Przyjęto wobec tego zasadę, że duże kratery otrzymały swoje nazwy od nazwisk wielkich uczonych i wynalazców, autorów powieści science fiction, natomiast te kratery mniejsze o powierzchni do 60 km2 otrzymały nazwę miejscowości i miast o zbliżonej powierzchni do tych 60 000. Puławy mają tam niewiele, przekraczając 51 000 chyba, w związku z czym załapały się ze swoją nazwą na Marsie. Henryku, przyszedłeś pieszo czy przyjechałeś Emką? Pieszo. A o Emce? A o Emce? No cóż, chcemy Państwa przestrzec, aby będąc gdziekolwiek w Polsce, stojąc na przystanku... Nawet w Rzymie. Nie pytali Państwo, o której będzie Emka, albo gdzie jedzie ta Emka. Nikt Państwu bowiem nie odpowie, bo taka nazwa autobusów komunikacji miejskiej funkcjonuje jedynie w Puławach. To taki nasz swojski patent. Proszę Państwa, jest w Polsce Pustynia Błędowska i wszyscy o tym doskonale wiedzą, prawda? No tak. Większość Państwa, która tak. Studiowała geografię, nie tylko. Natomiast jestem przekonany, że bardzo wiele osób nie wie, gdzie znajduje się Pustynia Kaltenbacha. W Puławach. W naszych Puławach. Przedziwiać nie zrobię. Tak, proszę Państwa, to jest w Puławach. Proszę sobie uświadomić, że to miejsce znajduje się po wschodniej stronie zakładów azotowych na prawo od bramy numer 5. Tam bowiem krótko po uruchomieniu zakładów azotowych doszło do całkowitego obumarcia wszystkiego, co rośnie zielonym do góry. Powstała strefa bezleśna z lotnymi żółtymi piaskami. Dziś ten teren już wszakcie jest zrekultywowany i nie przypomina pustyni, a i chyba austriacka firma Kaltenbacha nie dostarcza technologii urządzeń tak zanieczyszczających środowisko. Starzy puławianie to powinni pamiętać, że w momencie uruchamiania instalacji trzeba było zamykać w domu okna. Był piękny, taki dosadny, soczysty zapach siarkowodoru chyba tam. No, no na szczęście mamy już to tak. Poza sobą, a zatem nie wracajmy. Jesteśmy w tej chwili na liście jednych z, no, z najczystszych miast, jeżeli dokładnie. Chodzi o środowisko. Mamy siedlisko Orła Bielika. Dokładnie. Ale na koniec chcielibyśmy zasugerować władzom miasta rozważenie pewnej propozycji. Otóż chodzi o to, aby naszą nadwiślańską, sztandarową realizację, o której zresztą nie mówiliśmy, bo Państwo doskonale ją znacie, Puławską Marinę nazwać imieniem Władysława Śliwińskiego. Śpieszymy z uzasadnieniem. Moment. Dodajmy jeszcze, że to puławianin, wieloletni kapitan jednostek pływających po Wiśle i właśnie... To dzięki jego bohaterskiej postawie i znakomitym zdolnościom we wrześniu 1939 roku Władysław Śliwiński, dowodząc parowcem o nazwie Paweł, doholował do Kazimierza Galar z nieznanym mu ładunkiem, gdzie dopiero z wręczonego mu pokwitowania o treści, którą za chwilę zacytuję, dowiedział się, co przewoził. W imieniu Dyrekcji Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu stwierdzamy niniejszym, że pan Marian Śliwiński, kapitan statku Paweł, holował galar numer 10426 z transportem służby Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej na Wawelu do wsi Raj pod Korczynem, od wsi Raj pod Korczynem do Kazimierza. Wynagrodzenia za to nie otrzymał. Podpisują dr Stanisław Świerz-Zaleski, kustosz Państwowych Zbiorów na Wawelu i Józef Krzywda-Polkowski, architekt, konserwator odnawiania zamku na Wawelu i udołu Kazimierz nad Wisłą 9 września 1939 roku. Proszę Państwa, tak do końca
pan Śliwiński nie wiedział, co przewozi. Przewoził natomiast skarby wawelskie, arrasy wawelskie, Szczerbiec i inne nasze dobra narodowe. Warto o tym, szanowni państwo, w tym, proszę państwa, pamiętać. Mieścił się ten dokument, który prezentowaliśmy jako drugi w kolejności slajd. Te kroniki świętokrzyskie, dawne kroniki świętokrzyskie pokazujące nam zapis odnoszący się do chrztu Polski. Najstarszy dokument pisany, znajdujący się w oryginale jako pomnik polskiej historiografii, pokazywany no chyba tylko nie częściej jak raz w roku. Niezwykle cenny dokument. Ten dokument między innymi z arrasami, ze Szczerbcem, z innymi cennymi przedmiotami dzięki Władysławowi Śliwińskiemu udało się przewieźć. I ocalić przed zabawą. Te skarby trafiły do Kanady i dopiero po 20 latach powróciły do Polski. Tak. Tak. No proszę państwa, już prawie na koniec. Nie wspomnieliśmy o dyrektorze Kołodzieju, o jego koncepcji powołania teatru, o Puławskim teatrze. No, nie wspomnieliśmy o Puławskim Teatrze Amatorów, również o studio teatralnym działającym przy zakładach azotowych. Tak, Imperita i Dziewulskiej. Ale być może w przyszłym roku. Dokładnie. Ale kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, zadajemy sobie i przy okazji państwu pytanie. Czy gdziekolwiek na mapie Polski powiatowej znajdziemy drugie takie miasto jak Puławy? Miasto, w którym działa aż 5 instytutów naukowo-badawczych. Przypomnijmy, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, najstarszy w Polsce instytut rolniczy, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Instytut Nowych Syntez Chemicznych, do niedawna znany jako Instytut Nawozów Sztucznych, Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, jednostka naukowa prawie nieznana, nie słyszymy o niej, ale w każdym bądź razie oni zajmują się tym najgorszym draństwem, jakie może nas spotkać, bronią biologiczną. Działa w Puławach również Zakład Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa ze Skierniewic. A co bardziej złośliwi? Co bardziej złośliwi i chyba bardziej zazdrośni twierdzą, że Puławy są jedynym miastem w Polsce, gdzie jest największe nasycenie profesorów na hektar. Proszę państwa, zanim się pożegnamy i mam nadzieję rozstaniemy do 5 czerwca z państwem, być może jeszcze w liczniejszym gronie, mamy ogromną przyjemność, obowiązek i honor podziękować tym wszystkim, którzy wsparli nasz festiwal, czy to w formie finansowej, materialnej, duchowej i jakiejkolwiek innej. Szczególnie gorąco dziękujemy za dofinansowanie festiwalu gminie miasto Puławy. I panu prezydentowi, który objął honorowym patronatem nasze przedsięwzięcie. Podziękujmy brawami, proszę państwa, bo naprawdę warto i jest za co dziękować. Serdeczne podziękowania dla Szkółki Kurowscy, cenionego w Polsce i Europie gospodarstwa ogrodniczego, które od 1960 roku zajmuje się produkcją fantastycznych roślin do naszych ogrodów. Pięknie dziękujemy. Brawo, brawo, brawo. Tak, proszę państwa. Pięknie dziękujemy także lubelskiej firmie Polichymnia, zajmującej się wydawnictwem książek, nut i innych materiałów związanych z muzyką, kulturą i pedagogiką muzyczną. Serdecznie dziękujemy firmie Bell Pol, oferującej nowoczesną technologię wykończenia wnętrz zgodnie ze światowymi trendami we wzornictwie. Dziękujemy też. Państwo już wiedzą, że trzeba brawami dziękować. Oczywiście. Dziękujemy też firmie PES, spółka z o.o. Złośliwi mówią, że jest z o.o., to znaczy spółka z ogromną odpowiedzialnością, zajmującą się sprzedażą hurtową paliw i produktów ropopochodnych. Głębokie ukłony i podziękowanie dla hotelu Trzy Korony,
To jest bowiem miejsce, w którym historia spotyka się z nowoczesnością, relaks ze sztuką, a surowy industrialny klimat z elegancją i komfortem. A to jest miejsce, gdzie ja się urodziłem i do 69 roku wychowywałem. W stoczni? Nie w stoczni, przy stoczni. A do stoczni dochodziliśmy przez dziurę w płocie, żeby wybierać takie co ciekawsze fragmenty ze stolarni. Budowaliśmy sobie domki wtedy. Dobrze, jeśli tak już będzie. Chcemy również podziękować Puławskiej Kwiaciarni Marzenie, dzięki której słowa dziękuję, proszę, przepraszam i wszystkiego dobrego nabierają pięknych barw, a jeszcze piękniejszych zapachów. Dziękujemy salonowi fryzjerskiemu Ugo, w którym nie tylko wszystkie panie, ale także nasi artyści biorący udział, przypominam, 5 czerwca o godzinie 20, dziedziniec główny Pałacu Czartoryskich. Będą brali ci artyści udział w spektaklu Czarodziejski Flet. Wszyscy możemy tam dokonać wizualnej przemiany. Podziękowania dla zakładu UGO. Wypada nam również pięknie podziękować Zakładowi Usług Komunalnych w Puławach, dzięki któremu wszyscy możemy mieszkać w czystym, posprzątanym mieście. Chyba brudno to u nas rzeczywiście tak do końca nie jest. Dziękujemy serdecznie naszym partnerom. To jest, i tu pozwolę sobie już nie pomylić akcentu, Puławskiemu Ośrodkowi Kultury Dom Chemika, Muzeum Nadwiślańskiemu w Kazimierzu Dolnym oraz Puławskiemu Instytutowi Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy. Serdecznie dziękujemy. Spieszymy też z podziękowaniami dla naszych partnerów medialnych. Mówimy tu o Radiu i Telewizji Puławy 24, Radiu Lublin, Lubelskiej Telewizji, a także Telewizji TVP Lublin 3. Dziękujemy bardzo serdecznie również Państwu za okazaną życzliwość, za okazane zainteresowanie. A na zakończenie drugiego dnia festiwalu. Festiwal się kończy dopiero 5 czerwca. Chcemy złożyć wyrazy należnego uszanowania, wdzięczności i podziwu dla organizatorów. A głównym organizatorem jest prezes Fundacji Leslów, puławianin z urodzenia, z talentu Europy obywatel, kochający to miasto, kochający ludzi i kochający to wszystko, co wiąże się ze sztuką przez duże S. Poproszę na scenę Tomasza Mazura. A zanim pan Tomasz Mazur pokłoni się państwu nisko, pozwólcie państwo, że przekażemy jeszcze nasze osobiste podziękowania portalowi historycznemu dawnepuławy.pl. To właśnie ten portal był łaskaw wynaleźć dla nas te wszystkie cytowane, stare zapisy z gazet z wieku XIX i początków XX. Dziękujemy ci, Robert. Pan Tomasz Mazur. Pan Tomasz Mazur, spiritus movens tego cudownego przedsięwzięcia. Proszę państwa, jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia, bo festiwalu, tak pięknej imprezy, traktującej o tych ludziach, którzy tu na dworze książąt Czartoryskich tworzyli w XVII, XVIII wieku polską kulturę, tworzyli europejską i światową literaturę muzyczną. Być może o tym zapomnieliśmy, być może o tym zapomniały niektóre władze, może nie wszyscy o tym wiedzieli, ale od dzisiaj, a raczej od wczorajszego dnia, gdy była inauguracja, gdy był koncert inauguracyjny, będziemy o tym pamiętać i jestem przekonany, że w następnej edycji po brzegi wypełniona ta sala będzie mieszkańcami Puław i naszymi przyjaciółmi z całej Polski, może z zagranicy. Panie Tomku, serdecznie dziękuję. Jesteśmy co prawda na tyle, wypadałoby. Mistrzu. Dziękujemy serdecznie. I na następną edycję festiwalu prawdopodobnie usłyszymy już hejdał festiwalu. Zapraszamy serdecznie profesora Macieja Pabicha, który uświetnił swoim występem nasz dzisiejszy koncert.